12 groszy. Ostatni litr paliwa, byki wyjeżdżam. Siema, hejos. Jadę obczaj tam na stacjach benzynowych. Mahalle. Hamulec. Nie myślałem, że doczekam czegoś takiego, że będzie wojna. I to jeszcze w naszym rejonie. Co się dzieje na stacjach, zaraz wam pokażę. Doszedł po Oskara. Zobaczę, jak tą bryką na koło się teraz daje. O, teraz mi na lewo wrzuca. Patrzcie, ile samochodów. Nie mogą nawet na stację wjechać. Wszystkie na stację wjeżdżają. Zabraknie tego paliwa jak nic. Zaraz pojadę na tą drugą zobaczyć, jakie tam są paliwa. Tamtą stację zobaczyć. No z paliwem to już naprawdę mamy słabo. Raz, że będziemy pomagać Ukrainie w dostawach tego paliwa. Dwa, że car Rosji zakręci paliwo albo już zakręcił ropę. Przede wszystkim będzie drożała, bo jak wojna, no to jest dużo jej potrzeba. Jedno mnie jeszcze zastanawia, kiedy ja tutaj opanuję tą jazdę na kole tym kładem. O, tutaj też kolejka. Pod sam wjazd, czyli kto ma stać na ulicy, no to już jedzie na inną stację, bo nie ma sensu, bo tak to by się w ogóle zakorkowało, ale zobaczymy, co to jutro będzie. No i wypadeczek. O, lampy leżą. Bez lampy, bez chłodnika z przodu, leżaka. Dobra, jadę po Oskara, ożywi się ta jazda. Ten gada na pasach zamiast jeść. Raz mnie na prawo, raz na lewo ściąga, a byku, to jest grane. Na wsiową stację mamy jechać. Ten to gdzieś mnie wyprowadzi. Ciekawe, czy bombardier jest na start do MTK. Ten to mi tu niespodzianki robi. Lewym go bierz. Siema, byku. Oskar też na koło podbija. Mi już łapy zmarzły, a tak było ciepło wcześniej, no.
policja na sygnale, też po paliwo pewnie. Nie, tego tutaj zhaltowali. Oskar! Ja sobie powietrza napompuję! Dobry jest ten? No działa. Działa. Tu kolejki nie ma. Dobra, 09 niech będzie. W terenie nie jeżdżę. Po asfalcie. Niech tak będzie. Tu się dusi? Nie, wciskasz po prostu tam i tyle i on ci będzie pompować. Aha, bez niczego, dobra. Dzięki. Tu 0,5 miałem, no dobrze, patrzcie. Jak tu macie mniej ciśnienia, w lewym kole miałem 0,4, to 0,5. Jak miałem 0,4, czyli mniej, na lewą stronę. Tam, gdzie jest mniej powietrza, to na tą stronę wam quad leci. Jak już jest równe ciśnienie, no to ewentualnie wtedy, nie wiem, balansem coś trzeba będzie to podratować. Ja pamiętam tam, jak miałem już miary równe, to coś tam balansem próbowałem. Coś czuję szybciej, Oskar naleje niż ja. Napompuję. Patrzcie, tutaj mam właśnie ten zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego. A ten pompownik to profeska jest, 0,5 miałem, czyli mało. Być może będzie mi się lepiej jechało szybciej. No tak, bo na takim flaku szybko jak można jechać? Trzeba mieć ciśnienie. Te opony z przodu to jeszcze nie wymieniałem, to jeszcze po poprzednim właścicielu. Ważne rzeczy, ciśnienie w oponach. Bardzo ważne, 0,4 to było mniej. No to teraz będzie. Teraz bleku, musi ci już wyjść na to kółko. Chociaż kawałek przejeść, chociaż 5 metrów. No 4 daję sobie. Jakiś błąd się wkradł. 4! Ty, im więcej będę rzucał, tym gra w kości. Ty, jak nie będzie paliwa, to będziemy w kości grali. Super, trzeba odłożyć, żeby się nie poniszczyło. Żeby inni mieli pożytek z tego. Dobra, bleku, wypychamy gościa. Steka zapodałem mu. Gdzie jest Oskar? Gdzie jest Oskar? Tej bez kierunkowskazu. Nic mu nie widać w tych kierunku. Musi kupić inne. Ten mu zaszedł jakimś piachem. Ja nie wiem, gdzie on jedzie. Próba koła. No to już była fajna próba. Musisz te kierunki wymienić, bo nic nie widać. Tak? Nie. Bombardier Oskara lepiej idzie niż CB. Nie słychać go tak jak CB, ale o, ten lewy mu działa. Lewy widać, ale prawego nie widać. Bo prawy się obrócił pewnie. Nie no, widnie jest to dobrze, ale go nie widać jak mruga. Nie obrócił się. Co tak wolno jeździ? No, chcę cię dogonić. Co? Sprawdzam cię. Nie? No. Będzie prosta, to się ścigniemy.
godzina, czy nie? Co? Godzina, która jest, wiesz? Jak masz tam zegarek? Ale nie nastawiony. Nie ma kierunków, to nie ma, a jak ma, to cały czas napitalają. Jeszcze coś przeskakuje mi na tym. Co? Ja nie chcę nawrotki robić, byku. Co on kombinuje? Nie przejedziemy. Myślałem, że damy radę, ale nie. Co chciałeś, przez ten rów jechać? No myślałem, że on mniejszy jest. Jedziemy. To jeszcze jakaś prosta, muszę cię wyprzedzić raz chociaż. Chłopak, dlaczego ty tak wolno jedziesz? A nie wiem. Nie ma jak. Wstek mój. Wsteczny najlepszy. Szuka prostej. Dobrze. I co, ma odejście? Na koło daje. Dobre. Chyba, że mnie odprowadzisz. Dobra. To wszystko od tej cysterny się zaczyna skręt w lewo. To jest kolejka na stację, czyli
Teraz bym musiał ich wyprzedzić, żeby tutaj wjechać do ciebie. Bo oni tutaj chcą skręcić na stację i zajęli ten lewy pas. A ja bym musiał po prostu tu jakoś się tego zbić. Dalej. Jedź, 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 gazu, 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 bo nie ma czasu.